Dzień dobry moi drodzy, witamy was ponownie Project Zomboid. Powracamy do tej naszej serii, w której musimy przetrwać, budując własną bazę od podstaw i przetrwać w tym świecie pełnym zombie. Moi drodzy, ogólnie zdałem sobie sprawę, że nie powiedziałem w pierwszym odcinku, że seria ta będzie się pojawiała co 2 dni. O ile nie zginiemy. O ile nie zginiemy, więc to jest ta najważniejsza informacja, że co 2 dni będzie się pojawiał odcinek z tejże serii. W pierwszym odcinku, jak ktoś nie widział jakimś cudem, to polecam obejrzeć oczywiście. Macie link, który się które się wyświetla, albo link macie w opisie do playlisty. Jest i zombie. Udało nam się odnaleźć takie wspaniałe woreczki na śmieci, w których nosimy sobie różne Ej! Co było gadane? Że ja myślałam, że ja będę bić, no dobrze, to ty... No to ty myślałaś, a nie powiedziałaś tego na głos. Dobrze, to... Sam już chciałem je zabić, jak wepchnęła na mnie zombie. Czekajcie, bo to jest kurtka. Tam są karetki jakieś, no magiczne, idźmy tą główną karetki drogą tak naprawdę na razie. Włożę sobie tę kurtkę. Okej. Masz coś do jedzenia? Mam bardzo dużo... No, burgerka dostaniesz ode mnie. Wyrzucam. Proszę, leży na ziemi burger, możesz zjeść. Bardzo smaczny, pożywny. Jesteśmy w tym oto mieście. Planujemy gdzieś prawdopodobnie tu zrobić bazę. Tu mamy beczki z wodą, tu mamy agregat. I to wszystko trzeba będzie ściągnąć, ale oczywiście będziemy jeszcze czyścić, sprawdzać co gdzie jest. Tam niestety alarm się włączył ostatnio, więc się zrobił troszkę problem. No niestety, trzeba będzie tam za jakiś czas wrócić po prostu. Ja idę dalej, jak ktoś jestem przy stacji benzynowej, bo ja idę za tobą cały czas. Mogę podbiec, jakbyś bardzo chciała czuć się mniej samotna. Nie, no to ja sobie tutaj porobię, wiesz? Tylko wiesz, my tak idziemy, a dalej jesteśmy przeciążeni, więc też nie jesteśmy w stanie dużo rzeczy znosić ze sobą. No możemy się ostatecznie jednak tam cię cofnąć i chcesz tam na razie do tej drewnianej chatki wywalać wszystko? Moglibyśmy tak robić. No to się cofnijmy tam w takim razie. Dobra, to możemy to zrobić, że tam cofniemy i tam wrzucimy wszystkie nasze rzeczy. Tam było chyba jakieś meble, nie? Żeby tutaj tak sobie położyć. Tak, tu są. One się trochę zombie niestety. Przed domem leżące, wiesz, chodzi mi o ciała. A czasopisma odłożę w takim razie, te baterie mogę odłożyć, otwieracz do konserw zostawię, lepiej napój w puszce mogę odłożyć, mogę kanister odłożyć, bo nie jest do niczego potrzebny na ten moment. To nie jest baza, moi drodzy, to jest tylko miejsce, to jest przechowalnia. To jest tylko i wyłącznie przechowalnia, baza prawdopodobnie powstanie tu, chyba że wpadniemy na lepszy pomysł, albo wy nam napiszecie: ale wy jesteście debile, bazę od podstaw to najlepiej buduje się w innym miejscu. Mogliście o tym nie wiedzieć, jak w ogóle śmiecie nagrywać tę grę, jak tego nie wiecie, byczki. Moim planem jest znalezienie papierosów, bo ja mam depresję, zaczynam wchodzić już jak coś. Czekoladkę zjedz sobie. No to nie są papierosy. W ogóle już 15 zombie zabiłem, chciałem zauważyć. Ja zabijam 18. O, robimy tutaj Gimli Legolas vibes. Będziemy się... Tak, ja robię te 4 na dole. To dawaj. Trzeba chudnąć, pamiętaj. Dbaj o swoją formę. Ogólnie jest gimnastyka w tej grze, moi drodzy. Możecie robić przysiady, pompki, brzuszki, burpee, wyciskanie sztangi, jak znajdziecie zestaw do ćwiczeń, unoszenie przedramion i tak dalej, i tak dalej. A tam do siechania ruszają. No tutaj najbliżej jest komisariat policji. Tam... nie, pod spodem jest jeszcze sklep jakiś, a tam mogą być papierosów dużo, wiesz? Tu są 3. Chodź tak, tu. Widzę 3. Nie widzę nic u góry. Jest dużo samochodów w ładnym stanie. A ty, no dobra, jak już idzie, nie wiem co on robi, na ciebie idzie, bij go. Ja biorę kolejnego, znaczy kolejną, bo to kobieta. Ej! No to ty ją bierz. I zepsuł się. Co ci się zepsuło? Masz coś w łapie. Co mam w łapie? U mnie masz dalej w łapie to, co ja mam. No ja już tego nie mam. A. Ej. Dobra, leż. Mam wałek, więc... No wałek, wow. To uwaga. Ty z ciała jesteś? Tu są 2 samochody i bardzo dużo zombie przed komisariatem niestety. Co, zamknięte? Tak. Nie, dobra, to chodźmy z tyłu i wybijmy tą tutaj od góry szybę, wiesz? Uwaga, czy alarm? Alarmu nie ma, zombie, które widzę, nie zainteresowały się. Dobra, to szybko. Papierosy, papierosy! Papierosy! Zombie, nagle się pojawiło jakieś z dupy zombie przed. Dobry, zabiję to zombie przed. Dobra. 80! Nic się nie stało, nic się nie stało, ale nie wiem jakim cudem nic się nie stało. Nie wiem jakim cudem mój chłop nie trafił. Gościu miał animację, że mnie gryzie, ale mnie nie ugryzł ostatecznie. Nic mi nie zrobi. Ty chcesz mnie do zawału doprowadzić. Tak. Chipsy! Nie, dobra. Ja już się nie bawię w jedzenie takich rzeczy. Będę gruby. Ale jest pełno tu papierosów, chciałam powiedzieć. Instrukcja obsługi... Instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego! Czy ty to jesteś w stanie zrozumieć, moja droga? Tak, naprawdę? Naprawdę. Biorę. Kurde. Ja pierdzielę, to cała moja postać nie jest bez sensu. Ja specjalnie brałam, bo mówię, przecież to jest tak ciężko znaleźć. Szczerze na razie bym zostawił wszystko, co jest w lodówkach. Tak, bo nie mamy tam lodówek ani nic, więc... Bo tu wszystko jeszcze jest, mamy jak wodę brać, więc tu nie ma sensu. Napoje niech sobie siedzą. Krakersy ewentualnie mogę wziąć ze sobą. Elektronika numer 1. Uczy, zrób pilot zdalny. Dobra, biorę. Jakby ktoś nie dlaczego tak się ucieszyłem, jak znalazłem to czasopismo, bo bez niego nie jesteśmy w stanie uruchomić agregatu, chyba że pani ma wysoki tam... O, nie, chyba że elektrykiem. Tak. Ja jestem no elektryk. Jesteś, no ale ja mogę to przeczytać i mogę też zabawiać się. Tak, jestem bezużyteczna. Jesteś bezużyteczna. Jak się z tym czujesz? Klasycznie. Idziemy tam, bo tu papierosy w końcu dostałam, więc ja się cieszę. Co tutaj jest? Za 50 minut będzie program w telewizji, może znajdziemy jakiś dom. To tutaj, chodź. Tylko, ale to jest duży płot, więc to jest ryzykowne przeskoczenie przez duży płot, bo tam może być zombie-bombi. Czy tu nie ma zombie-bombi? Nie, dobra. Nie, nie, chodź tędy. Tu nie trzeba będzie przez płot przeskakiwać. No, mamy czas, no spokojnie, musimy się spieszyć. Tylko tam są 2 zombie, co najmniej 4. No to chodź tutaj na kucka i do domu. O, za rogiem uważaj, bo tu będą 3 zombie w takim razie. Za rogiem są jeszcze 3. Jeden, tu idą, tu i tu jeden idzie. Fuck. Dobra, ostrożnie, uważaj. Pamiętaj, że nie wiem jak to ten wałek się klepie. Postaram się coś ci pomóc. Gościu, dobra, zabity. Uważaj, za tobą jest dużo. Za mną? A, mówisz o tym. Uważaj, bo drugie do ciebie dobiega. Ja biorę tę jedną. Dobra, to ja na razie poluruję. Jednak nie biorę tej jednej. Uważaj, dobra, to ja biorę tą. Nie, na razie odpycham, dobra, przewrócone. Spadaj. Dobra, zabiłem. Spadaj, dobra, super. Uratowaliśmy sobie sytuację. Coś ciekawego? Zegarek czerwony, cyfrowy. Rozkręć zegarek. To chodź, idziemy, bo tu 20 minut zostało. Biegnę. O nie. Bieganie to był zły pomysł. Właśnie to jest zombie. No właśnie. Nie ma zombie. Już nie ma, jest kolejny. 2 są. 2 widzę. I ten za nami nie jest zainteresowany. To ty bierz tego jednego w czapeczce czerwonej. A ten drugi gdzie uciekł? W las. No tam są 2 w takim razie. 3. Rozwalił mi się, już nie mam czym bić się. Czekaj, dam ci patelnię. Czekaj, nie mam, dobra, mam tasak. O, dobra. Tylko już nie zdążymy na telewizję. Nie, mamo. Nie zdążyłem na telewizję. Ominęło mi Pokemony. Czy nie zdążymy jeszcze, zdążymy. Już jest 18. Uważaj, bo ja go nie widzę w ogóle przez to, że jest w krzakach. Nic innego nie widzę, ale wydawało mi się, że... Ja, tu jest jeszcze jeden przy psiej budzie. A co ona ma? Latarkę na głowie? To jest on. Nie wiem, coś spadło już w każdym razie. Dobra. Daszek. Nie, to jakiś daszek zwykły. No głupku! Ej, tu są 2 zombie. I pieniądze na ziemi leżą. No tam niezła poker był. Uwaga, ona wyskakuje przez okno. Okej. Ole, ją ciapnęłaś. Uwaga! Tu! Chodzisz na niego, co ty robisz? No bo zaczyna się zabawa nasza ulubiona, czyli teleportowanie postaci. Nie zapomnieliśmy wyjść z serwera. A gdzie ten ostatni? Bo słyszę, że bije. No drzwi główne tutaj. A da się otworzyć, czy nie? Teraz to już za późno jest, jeszcze 10 minut. Nie. No tak, już nie obejrzymy sobie telewizji. Jaka furgonetka tam jest fajna. O, otworzyłem. Wchodzę tam do niego. Mam nadzieję, że jest sam. Pistolet, coś strzela. Słyszę. Czy włączyłeś więcej tych? Nie, to są domyślne ustawienia serwera, ja tu nic nie robiłem więcej. Otwierasz? Już. No, otworzyłem ci. Co ty robisz? Muszę się nie stresować, no ale już telewizji sobie nie obejrzymy. Tylko, że tu są na ziemi burbonik, białe pieniądze, co tu się dzieje? Chodź, szkoła przetrwania. O, może coś jednak się nauczymy. Czyli w co to będzie coś? Czy to, przynajmniej nuda mi zejdzie, wiesz? Może się czegoś nauczymy. Zobaczymy zaraz. Nasz helikopter nas gdzieś czeka pewnie. Nadal nuda. Tobie coś się pojawia? Uprawa roślin mi rośnie. Mi też. No dobra. No to fajnie. Uprawa roślin. No to w takim razie o 18 jest uprawa roślin, o popołudniu jest stolarstwo, a rano jest gotowanie. Dobra, mam pierwszy poziom w uprawie roślin. O, alarm gdzieś się włączył. U nas? Nie. Gdzieś nad nami, w tym samochodzie, którego ty... Ale ty jakiś czas temu sprawdzałeś ten samochód. Co tu się stało? Masz coś, czym można się tutaj bić? Nie, mam tylko tasak na razie na sobie. Trzeba wejść, bo już zombie słyszę. Albo nie słyszałem, kurde, zombie. Ale to gdzieś nad nami ten alarm. Czy to nagle się uruchomił znowu w tym sklepie, co otworzyliśmy na poprzednim odcinku? Może być. O, już nie ma. Może jakiś czas się uruchamia. A tu jest ładny dom. A tam widzę zombie, to są 3 zombie, no dobra. Chodzę za tobą, zamykam okno i już nic złego nam się nie przytrafi, mam nadzieję. Łoka, ładna łazieneczka, zasłonię okno. Nie, nie otwieraj okna, masz go zasłonić to okno. Kościół, co ty robisz? Plaster, farba, no prześcieradło ewentualnie. Nie bierz takich rzeczy, Ter. To już u nas. Uciekaj. To już u nas, co ty robisz? Ej, nie, nie uciekam stąd. Czemu? Zaraz zobaczysz. Ale zombie idą. Stoję przy drzwiach zombie. Dobra, uciekamy. A co tam znalazłaś? Młotek znalazłam, wiesz? Dobra, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Olej, na razie to zombie do góry. Możemy przeskoczyć przez ten duży płot. W teorii tam nikogo nie powinno być. No czekaj tutaj na razie. No dobra. Muszę to przepakować, wiesz? Co i łopatę mamy? 2. Mogę łopatą bić się? Możesz. A tak wolno, nie uważasz? No, strasznie wolno, bo ty byś miała w 2 rękach trzymać. Byś musiała tego worka się w końcu pozbyć i znaleźć plecak. No wiesz, że ta łopata tu ma leżeć, to ja ją przygarnę, wiesz? No ja mam jeszcze jedną i mam ciężki młotek jak coś. No i to bardzo dobrze. No co, idziemy do tego domu? O, 2 zombie idą w naszym kierunku. Zabijmy je. Bardzo chętnie. Bierzesz tego, ty weź. Ja go biorę. O, ja cię wezmę, gościu. O, jak nikogo innego nie brałem. Dobra. No bitet, nic nie ma ciekawego. Dobra, tu idzie jeszcze jeden przez ten. Musimy 3 przejść. 5 jest. No ja muszę trochę... Dobra, musimy tu... Czekaj, mam pomysł. Pilnuj mnie. Pilnuję cię. A my cała banda zombie, które sobie biegają po ogródku. Jak małe dzieciaczki. Dobra, zaznaczyłam. Dobra, idziemy stąd. A to szybko, bo tu mogą być zombie. Więc szybko. Co? Zombie! Wow! Mogłaś powiedzieć, ale tylko... No, przestraszyłam się. Przepraszam, że przez sekundę nie pomyślałam o tym, żeby zacząć krzyczeć uwaga zombie, no. To jest lepsze niż przestraszenie się. Jak się przestraszysz, to krzycz uwaga zombie. Dobra. I ten drugi idzie na mnie. Taki wysportowany się wydaje. Ej, ej, ej. Ej, ej, ej. Dobra, przewrócił się. Chcę go zająć, zabiłem go. O, ten jak się śmiesznie wywrócił. Tu są 2 samochody na dole. Ja tu się pobawię, bo tu nie widzę zombie, co nie? Nie widzę na ten moment żadnego zombie w okolicy. Dobra, to pilnuj mnie przez chwilę. Dobra. Dobijają się gdzieś do tych drzwi. Jest, tutaj widzę go. Ja idę go zabić. Dobra. Halo, panie zombie. Siups. Klups. Ups. I leżeć. Dobra, zabity. Pilnujesz mnie teraz? Patrzę za tobą, tak, widzę cię. Pilnuję cię, żaden mężczyzna do ciebie nie podejdzie, spokojnie. A tu można wsiąść w ogóle? Nie, możesz to sprawdzić, ale robię inne rzeczy, mnie interesują. O, chusteczki nasączone alkoholem. A są kluczyki? Wod. Nie, 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 nie ma. Słyszę jakieś zombie gdzieś. W środku może? Nie wiem. Uwaga, alarm, żeby się nie włączył. Nie widzę tu zombie, co tu jest? Dobra, szybko. Tu jest jedzenie. Jedzenie. Kluczyki do czegoś! W sensie nie wiemy do którego. No da, podejdę do samochodów i zobaczymy do czego to są kluczyki. Do samochodu, ale czy taki, który tu jest, czy ktoś zostawił, a samochód tu jest wciół żarcia i to trzeba będzie przydałoby się no, przenieść to kiedyś. Ej, patrz, wyobraź sobie ile te lodówki mają. 50 kilo taka jedna lodówka ma. One razem mają 100 kilo i coś takiego przenieść, bo to są lodówki na prąd, ale one dużo miejsca mają. Przede wszystkim big brain moment, bierz wszystkie te warzywa i przenieść do lodówki, bo one tutaj zgniją. A, okej. Okay. Na tu jeszcze masz. Czereśnie są nawet. Arbuza mam! O kurde. O, wszystko i do lodówy, bo lodówa jeszcze jest przez 2 tygodnie, już niecałe 2 tygodnie, ale jednak sprawna. Części elektroniczne może niekoniecznie do lodówki. Długopis też niekoniecznie. Mam do tego czerwonego samochodu, to były kluczyki. O, okej. Okay. Ale on był trochę już popsuty, nie? To pewnie ma jakąś ten... Ja mam kanister, ale zostawiłem go tam u góry. Jesteśmy w stanie nim jeździć. Serio? Tak. Silnik ma na 80%. No to mamy już nawet samochód w tym momencie. Więc idealne, żeby właśnie... No teraz wystarczy już tylko stolarstwo sobie ten... To daj mi ten młotek, zobaczymy czy ja tym młotkiem mogę coś robić. Dobra, to co robimy? Wracamy do naszej bazy i przynosimy kanister i wtedy samochodem tu jesteśmy w stanie odjechać. Bo rozumiem, że on nie ma w ogóle paliwa. Nie ma w ogóle paliwa. Sprawdzamy tutaj, z przodu by trzeba było szybę zobaczyć w tej burgerowni, wiesz? Trzeba zobaczyć, czy tam nie ma zombie wokół tego. Wejdziemy do środka, a one przyjdą za nami i już tam będzie tak wysoko. O, 4 zombie są przed tym czymś. O, 4. O, tu jeszcze fajne samochody są. I tu jest stacja benzynowa, tu można sobie podład zatankować. No, zobacz, czy tu kanistra nie ma. Może jesteśmy w stanie wtedy wrócić w ten sam dzień. No kanistra tu w samochodzie, bo tutaj to raczej tak nie będzie se oleżał. Może w śmieciach, co wątpię, żeby był. No tam w lodówce były kluczyki do samochodu, więc... Ale posterunek policji jest już czysty, a tam było pełno zombie ostatnio, jak patrzyliśmy. Bagażnik pusty, długopis, dratwa, chusteczki, Dobra, wychodzę stąd w takim razie. Może chodźmy tutaj na te samochody tylko, wiesz? Dobra, tylko tam na pewno jest jeden zombie chyba, a może dlatego mi chodzi, jest niżej. Sprawdzę bagażnik obok. Ten ma... Ten silnik ma wyciuciany. Wyciuciany, okej. Tak, ale zbiornik paliwa aż ten. Nie, dobra, ten nie jest za dobrym. Ale da się wejść? Posprawdzaj te rzeczy. Do białego się nie da, do czarnego się da. Na kluczyki? Niestety nie. Szminkę ma, jakbyś chciała. I baterię. Bateria akurat wezmę, przyda się. Więc powoli możemy wracać do siebie. Tylko jutro o tej 12:00 bym już coś obejrzał. Na, o 6:00 dobra, to już raczej nie ma rady. Dobra, to jest mój pomysł. Idziemy teraz, na szybko zostawiamy wszystko, co nie? No. I idziemy wziąć telewizor z jednego domu i przenieść do naszej tej tymczasowej, powiedzmy, kryjówki. Bo tam jest niedaleko dom przecież, z którego chcieliśmy oglądać. Możemy przenieść ten telewizor. No dobra, możemy przenieść, dobra. Dobra, co ty na to, żeby przenieść te ciała trochę może od naszego No możemy, żeby tu nie śmierdziały. Wykop grób. O kurde, jaki grób będę kopał! Ale... Bo mamy łopatę, dlatego, nie? Tak. Tak. Siups. My będziemy kulturalni. Dwa od razu wykopię. Stoję teraz na wykopanym grobie. Powinienem wpaść do dziury tak naprawdę. Są pułapki. Podnieść te zwłoki. Zasyp grób. Pogrzeb ciało. Musisz mieć podniesione zwłoki i wtedy... A bo ja znowu nie. Podnieś zwłoki, byczku. Dawaj, podnoś je. Pogrzeb ciało. A to 5 się mieści w takim grobie, a to spoko. A, to ja po jednym tam rzucam. 5 możesz. No przecież jest 0,5. Nie będę robiła masowych mogił tutaj, no. Nim to raczej nie robi, wiesz? Zombie z tyłu, tam w tamtym samym miejscu. Szybko, szybko, bo tu wybije okno. 2 zombie tam są z tyłu już. Ojej. 3 zombie, 4, 5, 6, 7. Dobra, to tam nie idę, bo jest za ciemno, żeby tam wejść. No ale tu przejdą do nas tutaj. No ale, no przejdą już, ale no chodź tutaj, tu przynajmniej jest światło. Tam jest za ciemno, że tam jest las. Tam, to jest, nie ma sensu, jak tam tyle jest zombie, to nie ma sensu, że tam wchodzić. Niech tu przyjdą. Dobra, poradzimy sobie. Ja nie wiem, mam wałek do ciasta. Co masz? Wałek do ciasta. No, no to masz. Gdybyś nic nie miała, to byłby problem. Ej. Byczku. Byczku. Proszę mi tu. Dobra, umarł. Uważaj, bo tam jeszcze w środku są. No i zaś więcej ciał do przenoszenia, kurde. Dobra, to wracamy tam. Masz ten kanister? Mam kanister. Dobra, to idziemy. Możemy iść. 3:30. Czy próbujemy tego odpalić? Bo tu są kluczyki w stacyjce! A, tu są kluczyki w stacyjce. Ma to sens. A jaka tu jest? Co tu się dzieje z tym samochodem na przykład? On nie ma paliwa, więc... Ale no, ostatecznie tym samochodem też by się dało jechać. Dobra, to trzeba iść, bo to już do rana to już mało... A nie, mieliśmy iść przenieść tak naprawdę. Telewizor mieliśmy iść obejrzeć. Tak, to może zróbmy w pierwszej kolejności. Tylko pod burgerownią jest pełno zombie. To nie idziemy, w drugą stronę idziemy. No, za godzinę będzie tutaj piękny program. Ja mogę sobie napełnić butelkę z wodą. Wałek do ciasta tu jest, jakbyś chciała, dodatkowy. Chcę, nuda mi schodzi przynajmniej, wiesz? A, za 10 minut zaczyna się program telewizyjny. Proszę siadać, zajmować miejsca, dzieciaczki. Zaraz się będziemy tutaj uszkalać. Na piersi mam dziurę już, co nie? O, ktoś tam się chciał złapać za co nieco. Ale niestety tylko się uczymy gotowania. No gotowanie też się przyda, ale ostatecznie ten... Mogę sobie zapalić i oglądać? A czemu? Nie, kto ci broni? Chcesz się cofnąć do tego jednego samochodu, co tutaj był? Co wybiłam mu okno? To nawet nie pamiętam takiego samochodu, ale okej, może byśmy cofnęli takiego samochodu. Ale przynajmniej wbijemy jeden poziom w gotowaniu. Mam nadzieję, że też tam dostajesz coś. Ciche chodzenie zaraz będę miała poziom. Okej. Ale gotowanie tak. Ogólnie to już się skończyło, chyba... To nie, gotowanie nie udało się wbić poziomu. Tam u góry są 3 zombie. To nie przy tym samochodzie przede wszystkim. Ale ogólnie tutaj też taki fajny płotek. Idą z lasu idzie jeden zombie. Widzę, widziałem przed chwilą, ale zniknął. O, idzie, wychodzi. Dawi, dobra, ty go zabijasz. O, ale ładnie dostał z wałka. Oj, tam jest bardzo dużo. Dobra, to lewamy to. No, dobra, to... A wezmę... O, tu jest zombie. A skąd on się wziął? Nie wiem, przyszedł. No ja już go załatwię. Dobra, to ja idę po telewizor. Leżeć, kurde. Dobra, kaj ten telewizor. Czy ty go wzięła? Ja to jestem mężczyzną w tym domu. Tracisz życie? Znikomo. No, a właśnie, zapomnieliśmy sobie sprawiać te... skrzynki na listy, ale nigdy nic nie znaleźliśmy. A wszyscy zawsze mówią, sprawdzajcie skrzynki na listy. Nie wiem, sprawdziliśmy... Miliony. Nic miliardy. O, tutaj zombie jest. Przyjdziesz? No biegnę. Akurat już jesteśmy przy naszym tym, nie? Przy naszej bazie takiej. No, nie jest baza, zaraz będzie, że niech się robić własną bazę. No to robimy. Ale musimy się poduczyć stolarstwa, bo bez tego to wiele nie zrobimy. I ja muszę siekierę znaleźć, żeby ścinać drzewa. Piękny. Nie działa, czy nie? Działa. Dobra. No to fajnie, mamy telewizor tutaj. W sumie jeśli chodzi o rzeczy, które można skraftować, a młotek kamienny, mógłbym młotkiem kamiennym rozmontowywać? Tak, bez problemu. Młotek kamienny, tak, dobra, to ja muszę... Ej, skalpel zacznijmy brać, okej? Okej. Bo skalpel można na włóczni zamontować. Ja mam dwa. No to możemy zrobić włócznie ze skalpelem. Okej, czekaj, młotek kamienny, co potrzebuję? Gałąź i kamień. I dratwa, kawałek materiału. Dobra, to ja zrobię sobie ten, to musimy, pochodzę tu chwilę i poszukam kamieni i gałązek. Gałązka i dratwa. Zombie! I zombie. Widzę? Poradzisz sobie? To ja będę szukał dalej. Aby go... Wstaje! Dobra, jednak nie wstaje. Czarną bieliznę miała pani. Tu coś będzie. Dobra, znalazłem coś. Owoce leśne. Też znalazłem. Ja się boję, a ty? O nie, jeszcze się zatrujemy. No wywal... Zombie nas nie zabiją, tylko owoce. Nie, wiesz co, wywal. Te owoce leśne to ty wywal. Może na drodze. Ostatnio ja bardziej na drodze znajdowałem kamienie, wiesz? Dobra, znalazłem coś. Błagam, żeby to było coś dobrego. Kamień! Jest, mam kamień. Oddaj mi gałązki. Rzuciłam ci na ziemię gałązki. Bo kamienny młotek potrzebuje gałąź, kamień i kawałek materiału na przykład. Może być brudny. Tu są nasze piękne masowe groby. Potężne. Jest taki zombie gdzieś zabity. Potrzebuje ubrania. Tu. Byczku, oddaj mi swoją koszulę. Zrobimy... Podrzyj to ubranie. Tylko, że to jest kamień zaostrzony. Zaś się okaże, że kamień zaostrzony to nie może być. A, tak. To nie może być, bo mamy gałązki. A to musi być gałąź. A poza tym mam kamień zaostrzony, a on jest tylko do siekierki. Ale no to się przyda też, siekierka ostatecznie, to będę mógł się tutaj zabawiać. Więc niech będzie, więc tylko tak czy siak, no musimy znaleźć gałąź, a nie gałązki. No tak to tutaj działa, szukanie takich rzeczy to jest tryb szukania i czekacie, aż gra wam pozwoli coś znaleźć. Nie wiem, czy to jest jakieś losowe. Więc znajdziemy prawdziwy młotek i siekierę. A gdzie ty jesteś ogólnie? Bo ja jestem przy police station już. To ja mogę iść w twoim kierunku, pobiegnę już tam nawet, bo podejrzewam, że... Ale nie, chyba się gorsza zrobiła ten mgła. A my olaliśmy poranne gotowanie? Nie, o 12 jest. Jeszcze nic nie było. O, coś znajduję, coś znajduję. Czekam na ciebie. Czekaj, bo coś znalazłem, błagam. Owoce leśne, w pupie mam owoce leśne. Widzę police station, widzę ciebie. Halo, okno. No, okno jest otwarte. Halo. Ja tam nie wchodzę, tam jest tyle zombie. To mówisz, że są trzy, jedno przy drzwiach, drugie tam... Dwa przy drzwiach, jedno przy kolejnym oknie po drugiej stronie. Mhm, trochę dalej może? Tu spróbuję wejść. No jak ktoś to dalej, rozwalają to. Okej. No niestety rzuciło się na mnie to zombie trzecie. Dobra, olej. Czekaj, może? Dobra, no postaram się to zrobić w takim razie... Od tyłu, czyli najpierw się pozbędę tego, co mogło mi w plecy wejść. No ja tu patrzę, ciągle one biją w to. Dobra, zabite. Tam ktoś jeszcze jest gdzieś. Dobra, dostało. Uważaj! Dobra, to leży. Otwieram ci drzwi. Pomożesz mi teraz tutaj. Zabiłem to jedno. Nie, nie ma gryzienia. Dobra, puszczam cię, żeby... Dobra, zabite, no. Gdzieś tu jeszcze ktoś jest. Zamknij drzwi za nami może. Nie wiem, tutaj, uwaga, sprawdzane jest, chyba że w celi jakiejś siedzi, są cele. Nie, albo tam przy tobie, przy tych drzwiach. Tu! Okej. W kiblu siedział. Sraczka, nie wybiera. Dobra. I tu jest wyjście, tak. I tu jest ta nieszczęsne to, którego się nie da otworzyć. A ostatecznie na tym police station to coś jest? Może młotki? Jakimś cudem? A tu właśnie? W celach? Sprawdźcie, tam jeszcze nie sprawdzałem. No błagam, gumkę. Po co mi gumka do mazania? Zapałki są, to wezmę, bo mogą mi się przydać akurat. Przydałby się młot do rozwalania ścian. Mam taki ciężki młotek. Tu jest młotek kamienny, kowalski. No, nabił. Może po chwilę postaję, pobiję te drzwi, okej? 5 lat później. O, padły! O kurde! A proszę. O kurde! Pudełko... O kurde! O kurde, przejdź tu! O kurde, to jest wszystko! Co tu jeszcze masz ciekawego? No tu, magazynki, pistolety. No, tak. Ale kabury żadnej nie ma. Dobra, spokojnie, weźmiemy to wszystko. Tu jeszcze widziałem naboje. Strzelba jest i naboje. Pudełko spinaczy do papieru, biorę. Strzelba. To na plecy sam możesz ją założyć. Ogólnie to te szafki by się przydało przenieść, bo one te szafki metalowe 50 kilo ściągają na siebie. No to też, dobra, wziąłem strzelbę. Po samochód przyjdziemy, chodź, po samochód, olej to. Zostaw. No już... już. No dobra, to ja odłożę z powrotem. Dobra, idę za tobą. To co, mam iść zatankować na stację? Nalej benzyny. O ta, benzynka jest kradziona, moi drodzy. Możesz tutaj nalać. Dobra, dolej benzyny, dobra. A jednak od tamtej. Będzie można jeździć i mgła troszkę znika, więc będzie łatwiej się jeździło. Dobra, to tu ty tym pojedziesz, tu są kluczyki w stacyjce. Okay. I napełnij znowu. Dobra. Jak jedną ręką sobie nalewa. Jak on to robi, kurde? Jak on to nalewa ostatecznie? A już minęła 12. No trudno, 18. Chciałem doleć do tamtego, czy nie? Nie, do innego chcę, żebyś dolał. Aha, dobra. Do tej furgonetki białej, Kentucky. Tak. A, już sobie przypomniałem, no dobra. To jest do tego czerwonego też mamy ten. Aha, aha. Uwaga, bo tu były, tu są zombie. Tu było dużo zombie. No, przy tej furgonetce jest najwięcej. 3 to nie jest dużo aż. Nie jest więcej niż 3, moja droga. Bardzo mi przykro. A 3 już teraz idą na nas z tej strony. Idą? Ta tutaj idzie jeden. Bierz tego, co ma bandaż na głowie. Nie, to ja biorę z łysiną. No ma bandaż na głowie. Dwa za mną idą jak coś. Bo przepraszam, bo nie wiem czemu nie miałem broni. Zabijam trzeciego w takim razie. Idzie na ciebie! Idzie na mnie! Nie, 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 nie. Na mnie nic tutaj się nie dzieje. Dobra. Teraz zgarnij. Dwa. Tego zabrałem. Uwaga! Dobra, ten się za ciebie wziął. O nie, nie, to nie jest bardzo zły pomysł, moja droga. To był bardzo zły pomysł. Nic ci się nie stało? Nie. Dobra. To już mój pomysł też zły, że... Nie wiem, bo u mnie to wyglądało tak, że się odwróciłeś plecami do tego zombie i on zaczął cię gryźć. Nie. To tyle dobrego. To nie był mój plan. Dobra, to co robimy? Idziemy tutaj do tej furgonetki dalej. Ile tu jest? O, dobra, rozumiem. No to teraz widzę to. No, to olewamy. Na razie ją olejmy, weźmy ten czerwony. Dobra, już bardzo chcesz drugi samochód. Na bezpieczny na razie trzeba tu rozgrywać. A ta furgonetka to jest 10 na 10. No ale kiedyś do niej wrócimy, no ona nie ucieknie ci. Dalej benzyny. Idzie zombie. Dolewam benzyny, broń mnie. Ty jedziesz czerwonym, ale ja nie mam kluczyków. Są w tamtym kluczyki. A, dobra. O, nie zostawiaj mnie! Oszukała mnie! Nie ufajcie kobietom. Wzięła samochód i uciekła. Też to zatankuję. No nie wiem jak, wiesz? No właśnie tego też nie odkryłem ostatecznie, mimo że ludzie mówili, że da się zatankować bezpośrednio. Może trzeba podjechać od konkretnej strony, wiesz? A może musisz być w samochodzie, chociaż to by było bardzo dziwne. Tak! Musisz być w samochodzie. A, i co wtedy? Klikasz prawym i nalej benzyny. To ja nie mam czegoś takiego. A ja mam i sobie nalałem. Chociaż on nie... No mam nalej benzyny, ale on nie nalewa ostatecznie. To może jednak nie? Czekaj. Uwaga, za tą jestem. Spoko. Nie, on nie nalewa jednak. A nie mogę wysiąść, bo jestem pewnie zablokowany. Nie, nie mogę wysiąść w ogóle z samochodu. A nie, czekaj, no stoi ci ten samochód, co ty masz za problem? Nie mogę wysiąść z niego nagle. Nie mogę kluczyków wyjąć ze stacyjki. One są zablokowane może tam? Nie mogę wysiąść z tego auta, ratunku! Utknąłem w samochodzie. Zombie idą. No okej, no to jedziemy, no ja jestem w każdym razie, jestem w samochodzie, tylko nie mogę z niego wyjść. Jestem samochodem od dzisiaj. No właśnie powiem, trzeba wyjść z serwera czy coś. Pewnie tak. A tutaj mieliśmy ten, w sumie naładować ten broń, nie? A ty jesteś w stanie ten naładować? Zaraz to będziemy mogli zrobić, no spokojnie. Zaraz to zrobimy, moja droga. Szczególnie, że już jest ten moment, w którym możemy powiedzieć wam, żegnajcie. Bo zakończymy sobie w tym momencie nagrywanie tego odcinka, jak idą na nasz zombie. Jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Jeśli macie jakieś porady, piszcie. Jeśli macie jakieś sugestie, piszcie. Ten zombie zaraz ci zabije. Uciekaj. Nie no, zabiję go, wiesz? Zabij. Dobra. W każdym razie, moi drodzy, widzimy się pojutrze w kolejnym odcinku z gry Project Zomboid. Trzymajcie się. Broń mi się rozwaliła, papa. Trzymajcie się.